Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Edyta Stojek. Miło mi jest Państwa zaprosić na wykład z procesu kontroli jakości produktów LIDAR opracowanych na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w projekcie ISOK. Szkolenia z wykorzystania produktów LIDAR realizowane są w ramach projektu Informatyczny System Osłony Kraju przed Nadzwyczajnymi Zagrożeniami ISOK. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Szkolenia powstały na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Firma Progea Consulting jest liderem konsorcjum przeprowadzającego niniejsze szkolenia. Treści zaprezentowane w niniejszym filmie są odzwierciedleniem informacji przedstawionych uczestnikom podczas szkoleń. Celem procesu kontroli jest zapewnienie produktom LIDAR odpowiedniej jakości, przez co rozumie się spełnienie wymogów ustalonej wcześniej specyfikacji. W projekcie ISOK przyjęto trójstopniowy system kontroli danych i produktów pochodnych. Pierwszy etap kontroli przeprowadzany jest przez wyłonionego wykonawcę. Drugi etap kontroli realizuje w imieniu zamawiającego inspektor nadzoru i kontroli INIK jako niezależny kontroler danych. Trzeci etap procesu kontroli to weryfikacja dostarczonych produktów przez wyspecjalizowany zespół techniczny Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Do zadań wykonawcy należy zaplanowanie nalotów, pozyskanie danych, opracowanie produktów, przeprowadzenie wewnętrznej kontroli potwierdzającej oczekiwaną jakość danych oraz dostarczenie wynikowych produktów w formie bloku LIDAR do zamawiającego. Do zadań inspektora nadzoru i kontroli należy kontrola ilościowa i jakościowa produktów LIDAR oraz weryfikacja sposobu realizacji prac. Wyniki przeprowadzonej kontroli przedstawia on w formie raportu kontroli dla każdego bloku LIDAR. Główny Urząd Geodezji i Kartografii weryfikuje dostarczone produkty. Kontrola ilościowa obejmuje skontrolowanie kompletności oraz zgodności obszarowej produktów LIDAR, skontrolowanie możliwości poprawnego odczytania zapisanych danych, sprawdzenie poprawności nazw plików i katalogów, zweryfikowanie poprawności struktury katalogowania, kontrolę formatu struktury treści plików oraz ocenę poprawności cięcia arkuszowego. W celu pozyskania danych wysokościowych na przestrzeni lat 2010-2014 Główny Urząd Geodezji i Kartografii przeprowadził 23 postępowania przetargowe. Ze względu na wprowadzenie zmian w warunkach technicznych na opracowanie produktów LIDAR w celu ich lepszej identyfikacji, opisy elementów warunków technicznych dotyczących umów zawartych w latach 2011 i 2012 będą identyfikowane pojęciem WT LIDAR 2011/2012, gdzie łączna powierzchnia opracowania to 204 615 km2. Natomiast opisy elementów warunków technicznych dotyczących umów określonych w 2013 i 2014 roku będą identyfikowane pojęciem WT LIDAR 2013/2014, gdzie łączna powierzchnia opracowania to 84 198 km2. Identyczna sytuacja dotyczy warunków technicznych na kontrolę jakości. Kontrola jakościowa polega na sprawdzeniu zgodności opracowanych produktów LIDAR z wymaganiami jakościowymi zdefiniowanymi przez zamawiającego w warunkach technicznych poszczególnych zamówień. W ramach kontroli kompletności danych ALS sprawdzane jest, czy w bloku LIDAR występuje kompletne pokrycie danymi LIDAR, to znaczy, czy nie istnieją miejsca z brakiem danych. Dopuszczalnym wyjątkiem są miejsca o słabym odbiciu, takie jak na przykład zbiorniki wodne. Kolejny etap procesu kontroli to sprawdzenie wzajemnego pokrycia pomiędzy szeregami. Na podstawie dostarczonych wszystkich plików chmury punktów ALS generuje się obrysy szeregów w formie wektorowej, a następnie wyznacza się szerokość wzajemnego pokrycia szeregów, odnosząc te wartości do zdefiniowanych wymagań, np. minimalna szerokość to 100 m, a maksymalne pokrycie nie większe niż 30%. Przeprowadzana jest również wizualna ocena kompletności danych LIDAR. Dokonuje się przeglądu zgodności treści danych pomiarowych LIDAR z treścią zdjęć lotniczych obejmujących obszar badanego bloku LIDAR, co pozwala na wykrycie obszarów, na których występują m.in. braki danych, braki rejestracji elementów topograficznych, błędy rejestracji intensywności odbitych sygnałów, niezgodna liczba ech w obszarach pokrytych wysoką roślinnością. Kontroli podlega także nadanie przez wykonawcę unikalnych numerów szeregów w ramach bloku LIDAR.
Dane ALS pozyskiwane są dla obszaru bloku LIDAR wraz z tzw. niezbędnym marginesem danych LIDAR wychodzącym poza granice obszaru bloku LIDAR. W ramach kontroli kompletności danych ALS weryfikowany jest warunek minimalnej szerokości marginesu, np. minimum 200 metrów. Margines bloku LIDAR wykorzystywany jest do uzgadniania styku bloków LIDAR. Sprawdzane są również dublowane współrzędne X, Y, Z punktów. Punkty takie znajdują się na warstwie overlap. W trakcie kontroli kompletności danych ALS weryfikacji podlega także termin wykonania nalotu LIDAR pod kątem wyznaczonego okna lotniczego, warunków hydrologicznych i meteorologicznych. Termin nalotu odczytywany jest na podstawie informacji zawartych w plikach LAS. Kolejne parametry, które podlegają weryfikacji, to kąt poprzeczny skanowania, z jakim zostały pozyskane dane LIDAR. Na przykład maksymalny kąt poprzeczny skanowania to plus minus 25 stopni. Kontrolowana jest również średnica plamki promienia lasera na powierzchni terenu. Wartość nie powinna być większa niż 0,5 metra. Wartości te są przeglądane na podstawie analizy danych zapisanych w plikach LAS oraz dodatkowych informacji, np. trajektorii nalotu czy parametrów skanera. Blok LIDAR spełnia wymagania w zakresie kompletności danych ALS w przypadku, gdy wszystkie wymagania zdefiniowane w warunkach technicznych otrzymają pozytywny wynik kontroli. Kontroli gęstości danych podlega cały zakres danych ALS. Do analizy gęstości chmury punktów ALS brane są pod uwagę punkty pochodzące z ostatniego odbicia oraz punkty z jedynym odbiciem. Do oszacowania jakości danych LIDAR w tym zakresie stosuje się próbki danych. Dla każdej próbki wyznaczana jest średnia gęstość chmury punktów LIDAR, liczona jako stosunek liczby punktów do powierzchni próbki. Próbki niespełniające kryterium gęstości weryfikowane są pod kątem m.in. występowania obszarów o słabym odbiciu i na tej podstawie klauzula próbki jest zatwierdzana bądź zmieniana. W przypadku zamówień wytycznych technicznych INIH 2011-2012 weryfikacji podlegają pojedyncze szeregi danych LIDAR, gdzie stosuje się próbkę o szerokości równej szerokości szeregu i długości równej podwójnej szerokości danego szeregu. Kontrola kończy się wynikiem pozytywnym, jeśli 95% próbek w bloku LIDAR oraz średnia gęstość w każdym szeregu spełnia kryterium gęstości zdefiniowane odpowiednio dla standardu pierwszego, czyli 4 do 6 punktów na metr kwadratowy i standardu drugiego, 12 punktów na metr kwadratowy w pojedynczym szeregu. W przypadku zamówień wytycznych technicznych INIH 2013-2014 weryfikacji podlegają pojedyncze moduły archiwizacji danych LIDAR, gdzie zastosowano próbkę o wielkości 25x25 metra, przy czym z kontroli gęstości danych LIDAR wyłączone zostały ponadto punkty z wielokrotnego odbicia i punkty wynikające z błędu rejestracji skanera. Kontrola otrzymuje wynik pozytywny, jeżeli 95% próbek w każdym module archiwizacji danych LIDAR oraz średnia gęstość w każdym module archiwizacji danych LIDAR spełnia kryterium gęstości zdefiniowane dla standardu pierwszego, czyli 4 punkty na metr kwadratowy. Kontrola równomierności gęstości danych LIDAR ma na celu sprawdzenie równomiernego rozkładu punktów pomiarowych. Weryfikowany jest warunek stosunku średniej odległości punktów w kierunku lotu do średniej odległości punktów w kierunku poprzecznym do kierunku lotu. Analiza dotyczy pojedynczych szeregów, uwzględniając punkty pochodzące z ostatniego odbicia oraz punkty z jedynym odbiciem. Analogicznie do kontroli gęstości danych LIDAR, proces kontroli przeprowadzany jest na próbkach. Próbkę stanowi prostokąt o wymiarach 1/3 szerokości szeregu i długości równej podwójnej szerokości danego szeregu, zlokalizowany w centralnej części szeregu. Na podstawie tych wartości obliczana jest średnia odległość pomiędzy wszystkimi punktami w próbce w obu kierunkach i następnie wyliczany jest wskaźnik jakości, który musi zawierać się w przedziale od 1 do 1,5 do 1,5 do 1. Kontrola georeferencji względnej przeprowadzana jest w celu zweryfikowania wzajemnego położenia szeregów skanowania. Kontrola ta wykonywana jest dla całej powierzchni bloku LIDAR wraz z jego marginesem. Weryfikację dla każdego bloku LIDAR wykonuje się na podstawie oceny położenia sytuacyjnego i przesunięcia wysokościowego obiektów kontrolnych w obszarze pokrycia poprzecznego pomiędzy sąsiednimi szeregami. Obiekty kontrolne powinny pokrywać równomiernie obszar całego bloku LIDAR.
Odległości pomiędzy punktami kontrolnymi mogą być z góry zdefiniowane, np. wytycznych technicznych INIH 2013-2014 pomiędzy sąsiednimi obiektami, maksymalna odległość to 4 km, lub też określona jest minimalna liczba obiektów kontrolnych na długości pasa pokrycia poprzecznego szeregu. Według wytycznych INIH 2011-2012 w standardzie pierwszym są to co najmniej dwa obiekty w każdym pasie o długości powyżej 20 km lub jeden obiekt, gdy długość pasa pokrycia poprzecznego szeregów nie przekracza 20 km. Do wykonania kontroli georeferencji względnej preferowane są obiekty sytuacyjno-wysokościowe, takie jak przedstawione na rycinie, czyli dwie kalenice dachów o prostej konstrukcji, ułożone do siebie prostopadle oraz zlokalizowane blisko siebie. Jeśli w wybranym obszarze nie znajdują się takie obiekty jak budynki, analizę sytuacyjną przeprowadza się na innych obiektach, które można jednoznacznie wyodrębnić na chmurze punktów wyświetlanej po wartościach intensywności odbicia. Obiektem takim może być przykładowo krawędź jezdni. Analizę wysokościową wykonuje się wtedy na siatce punktów co najmniej 3x3 punkty o rozmiarze oczka 1 m umieszczonej na płaskiej powierzchni. Blok LIDAR spełnia wymagania kontroli, jeśli błąd średni nie przekracza wartości podanych w tabeli. Dodatkowo wymaga się, aby rozbieżności na 68% pomierzonych obiektach kontrolnych były mniejsze od wartości błędu średniego. Rozbieżności na 95% pomierzonych obiektach kontrolnych były mniejsze od podwójnej wartości błędu średniego, a rozbieżności na żadnym z pomierzonych obiektów kontrolnych nie przekroczyły potrójnej wartości błędu średniego. W chmurze punktów ALS nadaje się georeferencję bezwzględną, czyli odniesienie do obowiązującego układu współrzędnych, sytuacyjnego oraz wysokościowego. W celu określenia dokładności bezwzględnej georeferencji bloku LIDAR zakładane są płaszczyzny kontrolne sytuacyjne oraz sytuacyjno-wysokościowe. Ich liczba jest uzależniona od powierzchni bloku LIDAR. Rozbieżności na każdej płaszczyźnie kontrolnej uzyskuje się, porównując wyniki pomiaru terenowego z pomiarem na danych LIDAR. Dane spełniają wymagania w zakresie bezwzględnej georeferencji bloku LIDAR, jeżeli uzyskane wyniki osiągnęły kryterium akceptacji zdefiniowane w warunkach technicznych. Dla kontroli bezwzględnej georeferencji obowiązują również dla wytycznych technicznych LIDAR 2011-2012 dodatkowe wymagania dotyczące maksymalnych rozbieżności. Na styku każdego bloku LIDAR przeprowadza się kontrolę sytuacyjną i wysokościową z danymi pochodzącymi z sąsiednich bloków LIDAR. Warunkiem przeprowadzania kontroli jest poprawność nadania względnej i bezwzględnej georeferencji weryfikowanego bloku LIDAR. Kontrola styków bloku LIDAR przebiega analogicznie do kontroli georeferencji względnej. Różnica polega na porównywaniu danych z sąsiednich bloków LIDAR posiadających wspólny margines pokrycia zamiast analizy nakładających się szeregów. Weryfikowany blok LIDAR spełnia wymagania w aspekcie styków, jeżeli błędy średnie na obiektach kontrolnych dla każdego styku z sąsiednim blokiem LIDAR oraz uzyskane rozbieżności na poszczególnych obiektach kontrolnych nie przekraczają wartości ustalonych w warunkach technicznych. W projekcie ISOC ustalono 9 klas dla chmury punktów ALS zgodnych ze standardem opracowanym przez American Society for Photogrammetry and Remote Sensing. Kontrola jakości klasyfikacji chmury punktów ALS w zamówieniu wytycznych technicznych INIH 2013-2014 składa się z dwóch części. Pierwszy etap to etap kontroli wizualnej, natomiast drugim etapem jest etap weryfikacji poprawności klasyfikacji dla losowej próbki danych. Kontrola wizualna przeprowadzana jest dla 100% powierzchni każdego bloku LIDAR. Jej wynikiem jest identyfikacja tzw. błędów grubych oraz systematycznych klasyfikacji danych LIDAR. Ponadto istotne z punktu widzenia kontroli jest wskazanie błędów odwzorowania form terenowych kluczowych dla rozchodzenia się fali powodziowej oraz błędów związanych z przypisaniem punktów do odpowiednich klas, mających wpływ na poprawność generowania numerycznego modelu terenu oraz numerycznego modelu pokrycia terenu. Weryfikacja dokładności procesu klasyfikacji danych przeprowadzana jest na losowej, kilkuprocentowej próbce modułów bloku LIDAR, np. 6% modułów archiwizacji, przy czym nie mniej niż 1/3 z nich musi obejmować obszary prewencji powodziowej.
celu określenia poprawności klasyfikacji wykonywana jest reklasyfikacja próbki danych w taki sposób, aby zidentyfikowane zostały wszystkie brakujące oraz nadmiarowe punkty danej klasy. Przeklasyfikowane przez INIC moduły danych porównywane są następnie z danymi oryginalnymi. Dla każdego punktu w chmurze sprawdzana jest przynależność do klasy przed i po ewentualnej reklasyfikacji. Na tej podstawie określana jest dokładność procentowa klasyfikacji poszczególnych kontrolowanych modułów, a także całej próbki bloku LIDAR w podziale na poszczególne klasy. Aby dokładność klasyfikacji spełniała kryterium zdefiniowane w wytycznych technicznych LIDAR 2013-2014, dopuszcza się nie więcej niż 1% punktów błędnie zaklasyfikowanych do klasy grunt oraz 5% punktów błędnie zaklasyfikowanych do każdej z pozostałych klas. Dodatkowo, dla klasy punktów leżących na gruncie oraz reprezentujących obszary pod wodami, żaden z błędnie zaklasyfikowanych punktów nie może być odległy od terenu czy też powierzchni wody o więcej niż 40 cm. Przyjmuje się, że dane spełniają wymagania w zakresie klasyfikacji, kiedy dokładność klasyfikacji dla każdej z klas spełnia opisane powyżej kryteria oraz gdy kontrola wizualna nie wykaże błędów grubych i systematycznych, a także gdy formy terenowe kluczowe dla rozchodzenia fali powodziowej są odwzorowane poprawnie. Chmurze punktów ALS w projekcie ISOC nadawane są dodatkowo atrybuty RGB w procesie tzw. kolorowania z wykorzystaniem cyfrowych zdjęć lotniczych. Kontrola atrybutów RGB chmury punktów ALS w wytycznych technicznych INIC 2013-2014 składa się z dwóch etapów: kontroli wizualnej oraz weryfikacji poprawności kontrolowania na wybranych obiektach kontrolnych. W ramach kontroli wizualnej, przeprowadzanej dla 100% powierzchni każdego bloku LIDAR, porównywana jest treść ortofotomapy cyfrowej oraz chmury punktów ALS wizualizowanej wartościami atrybutów RGB. Sprawdza się, czy nadane atrybuty RGB odpowiadają sytuacji w terenie oraz czy nie występują inne błędy kolorowania. Weryfikacja geometrycznej poprawności kolorowania RGB przeprowadzana jest na próbce co najmniej 10 modułów archiwizacji danych LIDAR i obejmuje co najmniej 150 obiektów kontrolnych. Kontrolowane obiekty muszą charakteryzować się widocznymi krawędziami, na których występuje jednocześnie zmiana wysokości i koloru. Są to na przykład dachy budynków. W ramach kontroli wykonywane są pomiary odległości pomiędzy krawędzią widoczną na podstawie atrybutów RGB, a krawędzią wynikającą ze zmiany wysokości obiektu. Ocena dokładności kolorowania chmury punktów ALS wykonywana jest na podstawie błędu średniego oraz maksymalnej rozbieżności. Przyjmuje się, że kolorowanie RGB zostało przeprowadzone poprawnie, jeżeli dokładność geometryczna spełni wymagania wpisane w tabeli oraz jeżeli kontrola wizualna potwierdzi brak wad nadania atrybutów RGB. Kontrola wizualna jakości numerycznego modelu terenu obejmuje weryfikację pod kątem m.in. błędnej klasyfikacji punktów LIDAR użytych do generowania numerycznego modelu terenu, nieusunięcia obiektów wystających ponad powierzchnię terenu, braku ciągłości obszarowej danych numerycznego modelu terenu, niepoprawności odwzorowania numerycznego modelu terenu, czy też błędów generowania. Na przedstawionej rycinie znajduje się błąd włączenia obiektu inżynieryjnego do generowania numerycznego modelu terenu. Kolejny przykładowy błąd to pik wysokościowy wynikający z błędnej klasyfikacji punktów LIDAR. Kolejny przykład ilustruje błąd włączenia obiektów nietrwałych, takich jak stogi siana czy pryzmy, do numerycznego modelu terenu. Na tym przykładzie znajduje się niepoprawne odwzorowanie NMT po usunięciu obiektów inżynieryjnych, takich jak most. Kolejny przykład błędu wiąże się z brakiem uzupełnienia numerycznego modelu terenu o zinterpolowane obszary w miejscach braku danych ALS. Innym typem błędu jest nieciągłość obszarowa na styków arkuszy wynikająca z błędnej klasyfikacji danych LIDAR. Kontrola wizualna numerycznego modelu pokrycia terenu obejmuje sprawdzenie poprawności arkuszy danych w zakresie m.in. błędnej klasyfikacji punktów LIDAR użytych do generowania numerycznego modelu pokrycia terenu, braku ciągłości obszarowej danych numerycznego modelu pokrycia terenu, czy też błędów generowania. Przykładowe wady numerycznego modelu pokrycia terenu przedstawiają kolejne ryciny. Na tym przykładzie jest błąd generowania NMPT.
Kolejny przykład to piki wysokościowe na numerycznym modelu pokrycia terenu. Inny przykład błędu to kurtyny wysokościowe na numerycznym modelu pokrycia terenu powstałe w wyniku zakwalifikowania linii energetycznej do form pokrycia terenu. Kolejna kontrola obejmuje sprawdzenie sporządzanej przez wykonawcę dokumentacji stanowiącej załącznik w formie cyfrowej do przekazywanych produktów. Dokumentację bloku LIDAR stanowi raport dostawy, którego szczegółowa zawartość różni się w zależności od zamówienia. Celem kontroli raportu dostawy jest weryfikacja przebiegu prac i ich zgodność z obowiązującymi wymaganiami. Podczas kontroli poprawności raportu dostawy weryfikacji podlega forma i treść raportu dostawy oraz zakres informacji wynikający z przyjętego szablonu dokumentu oraz wymaganych załączników. Zgodnie z wytycznymi technicznymi INIC 2013-2014 kontroli podlegają również pliki metadanych dla całego bloku LIDAR. Ponadto weryfikacji podlegają cyfrowe zdjęcia lotnicze wykonane przez wykonawcę wraz z dokumentacją. Na rycinie znajduje się przykładowy raport dostawy dla bloku LIDAR 4024 z części 4 i etapu 9, wykonanego zgodnie z wytycznymi technicznymi LIDAR 2011-2012. W raporcie tym zostały szczegółowo opisane wszystkie kroki oraz wyniki kontroli przeprowadzonych przez wykonawcę. Na rycinie znajdują się kolejne etapy opracowań opisanych przez wykonawcę w raporcie dostawy. Literaturę stanowią warunki techniczne na opracowanie produktów LIDAR oraz warunki techniczne na kontrolę jakości. Dziękuję serdecznie za uwagę. Zapraszam na stronę internetową www.szkolenialidar.gugik.gov.pl.